Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia jest pan minister Jacek Sasin, Kancelaria Premiera. Witam bardzo serdecznie, panie dzień ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie ministrze, po tragedii w Koszalinie trwają bardzo intensywne kontrole tak zwanych escape roomów, no ale przecież podobnych, no i potencjalnie też śmiertelnych, no niebezpiecznych bardzo miejsc, rozrywki, funkcjonujących w gruncie rzeczy pod różnymi nazwami, nawet trudno sobie wyobrazić pod jakimi mogą funkcjonować. Jest na pewno dużo więcej. No i jak teraz całą tą sytuację no, w gruncie rzeczy i skontrolować tak naprawdę, ale też i, i, i w jakiś sposób ogarnąć tak, żeby zobaczyć jak, ta, jak to wygląda i, i gdzie czyhają te niebezpieczeństwa. Rzeczywiście te kontrole w, przebiegają bardzo intensywnie, ujawniają również duży zakres nieprawidłowości dotyczący samego zorganizowania tych miejsc środków bezpieczeństwa w kilku Pewna część już tych przedsięwzięć została zamknięta, nałożono również wiele mandatów. To pokazuje rzeczywiście, że tutaj potrzeba chyba również jakiegoś uszczegółowienia tych przepisów, które są przepisami ogólnymi. No one są rzeczywiście, dotyczą zorganizowania dróg ewakuacyjnych, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wszystkich tych rzeczy, które decydują o bezpieczeństwie, ale być może trzeba będzie przemyśleć, tu będą potrzebne rekomendacje ze strony służb, bo one najlepiej wiedzą, mówię tu przede wszystkim o służbach pożarowych. W, czy, czy te przepisy muszą być w jakiś sposób szczególnie dedykowane do tego typu jeszcze w, w miejsc gdzie bawią się dzieci, gdzie przychodzi młodzież, gdzie zbierają Właśnie, się ludzie? Właśnie, ale ja ludzie. się zastanawiam na ile prawo tak naprawdę jest w stanie nadążyć nad pomysłami na nowe formy rozrywki, bo być może po prostu nie jest w stanie nadążyć. Być może tutaj przede wszystkim akcja informacyjna i takie uświadomienie, że w każde miejsce, które idziemy, no musimy te je po prostu sami jakoś sprawdzać i kierować się własnym rozsądkiem i taką, i taką też przezornością. Być może tego też po prostu nam brakuje. Na pewno tak. Znaczy na pewno prawo nigdy nie zastąpi zdrowego rozsądku. Prawo tworzy pewne ramy. Trudno też sobie wyobrazić, żeby w każdym takim lokalu na stałe postawić strażnika, strażaka, policjanta, który będzie pilnował, czy te reguły są przestrzegane. W, w tym przypadku, w tragicznym przypadku w Koszalinie no, zabrakło rzeczywiście Odpowiedzialności przede wszystkim właściciela tego lokalu, stąd są zarzuty dla osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tego, tego przedsięwzięcia, ale to też jest tak, że my sami musimy sprawdzać i, i, i patrzeć, w miejscu, oceniać te miejsca, do których chodzimy. No, dzisiaj już wiemy, że w internecie pojawiały się opinie mówiące o tym, że w tym lokalu dzieje się źle, że w, chociażby ten system ogrzewania jest systemem, który jest, jest, to jest, to jest system który stwarza niebezpieczeństwo rzeczywiście dla osób, które tam e, przychodzą. Ale zamiast może pisać opinie w internecie, warto zawiadomić w takich sytuacjach odpowiednie służby. No, w tym przypadku e, Straż Pożarną. Gdyby to stało się e, wcześniej, może tej tragedii udałoby się uniknąć. Znaczy myślę, że można zaapelować do nas wszystkich, e, żebyśmy byli dużo bardziej wyczuleni na e, te kwestie e, bezpieczeństwa. Nie machali ręką, tylko e, gdzieś cały czas mieli na uwadze, że może dojść do, e, do tragedii. Obyśmy tego typu tragedii na przyszłość uniknęli. Zmieniamy temat, panie ministrze. Rzeczpospolita drukuje sondaż przeprowadzony właśnie na zamówienie tego tytułu prasowego. Sondaż popularności, bo bardziej poparcia dla partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość wzrost prawie 2%. W tej chwili, zdaniem Rzeczpospolitej, ta popularność i poparcie Prawa i Sprawiedliwości lekko przekracza 39%. Platforma Obywatelska 26,3%. Rzeczpospolita wylicza, że gdyby. Gdyby spojrzeć na poparcie Platformy Obywatelskiej i Absolutnie dołujące poparcie nowoczesnej, która nawet jednego m, punkta procentowego nie osiągnęła, to widać, że ta koalicja obywatelska, która startowała w końcu już jako byt polityczny w wyborach samorządowych, straciła pięć punktów procentowych. Jak pan komentuje te wyniki sondaży. Czy to jest oczywiście tylko sondaż, więc e, e, podchodzę jak zawsze do, z pewną rezerwą do tego typu sondaży. Natomiast e, to oczywiście cieszy, bo ten sondaż oczywiście cieszy, bo pokazuje, że w Prawo i sprawiedliwość otrzymuje bardzo wysokie poparcie. Zresztą ci specjaliści od sondaży wyliczyli ostatnio, że tak jak historycznie spojrzeć na te trzy lata rządów prawa i sprawiedliwości, to i sumować rocznie i wyciągać średnią z tych sondaży, to widać stały wzrost, stałą tendencję wzrostową prawa i sprawiedliwości. To pokazuje, że Polacy jednak doceniają przede wszystkim rzetelność i wiarygodność w polityce. Doceniają te siły polityczne, które realizują twardo swój program. Nie wycofują się z obietnic i realizują program, który jest skierowany do zdecydowanej większości społeczeństwa, bo takim programem jest program Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w tym obszarze społecznym, ale również gospodarczym, bo przecież ze wzrostu gospodarczego korzystamy wszyscy, może jeszcze nie wszyscy tak szybko, jakbyśmy chcieli, w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, ale te efekty przyjdą również w najbliższym czasie. A opozycja, opozycja skłócona, podzielona, zajmująca się tak naprawdę tylko i wyłącznie sobą, przecież oni tylko i wyłącznie. Dyskutują o tym, jak się połączyć, kto z kim, jak zbudować jeszcze mocniejszy front antypisu. Natomiast nie ma w tym absolutnie żadnego, żadnej pozytywnej propozycji. No, Polacy i skucone, mają. Dosyć, I łączone, Polacy i mają... łącząca się, bo w tym samej Rzeczpospolitej jest też wywiad z, z liderem PSL-u, który mówi, że w PSL-u jest coraz więcej zwolenników szerokiej listy. Wyborczych, no jeśli taki... PSL chce podzielić los nowoczesnej, która właśnie zbyt blisko zbliżyła się do Grzegorza Schetyna. No a i, a właśnie ta szeroka lista, to jeżeli, jeżeli, jeżeli tutaj bardziej się wchodzi w to, co mówi pan Kosiniak-Kamysz, to jednak wynika, że ta szeroka lista to jest lista bez Platformy Obywatelskiej. Więc... To jest nowoczesna, a Sojusz Lewicy, Unia Europejskich Demokratów, ewentualnie być może jeszcze ktoś. No więc tak, się, Wiadomo, tak to... się spodziewam, że to jednoczenie opozycji zakończy się w ten sposób, że to będzie kilka podmiotów. O to, które pójdą do, do wyborów, ale nie zmieni to faktu, czy to będzie jedna lista opozycji, czy kilka list opozycyjnych, nie zmieni to faktu, że opozycja nie ma kontropozycji, atrakcyjnej kontropozycji dla Polaków w stosunku do tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Polacy mają dosyć takiej wojny jałowej wojny, a opozycja proponuje tylko i wyłącznie jałową wojnę w budowanie nienawiści, w budowanie takiego przekazu dzielącego Polaków na tych, którzy są lepsi w. Tych, którzy popierają opozycję i tych gorszych, którzy popierają no. prawo i sprawiedliwość. No tutaj, I wojny ideologiczne, sobie, pani redaktor, bo no, o, właśnie, to mamy to może, właśnie takie no, wojny. No właśnie, jest konkretna propozycja jednej z liderek koalicji obywatelskiej, bo przecież Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, ale obok była Barbara Nowacka, i Barbara Nowacka zapowiedziała projekt ustawy dotyczącej rozdziału Kościoła od państwa, między innymi chce zakończyć finansowanie religii ze środków publicznych. No to jest Chcesz właśnie, jest to jest właśnie propozycja, to jest właśnie propozycja wywołania wojny religijnej w tej chwili w, w Polsce. W, widać, że jak nie ma żadnych pozytywnych propozycji gospodarczych czy, to czy społecznych, konkret. to zawsze jest ten, ten mechanizm wojny religijnej, rozpalenia kolejnej dyskusji, tak jak to przy, przy okazji aborcji, związków jednopciowych, Tym razem wzięto na, na celownik kościół, walkę z kościołem, de facto walkę z religią, bo jeśli przypomni się, że kilka dni temu jeden z współpracowników pani Barbary Nowackiej publicznie powiedział porównał wiarę w Boga do wiary w Pokemony, to to pokazuje tak naprawdę o co tutaj chodzi. Nie chodzi o żaden mityczny rozdział Kościoła od państwa, a czy właściwie mityczny brak rozdziału, bo ten rozdział jest. Polska jest przecież państwem świeckim, niewyznaniowym wbrew temu, co ci państwo opowiadają. Zasady rozdziału Kościoła od państwa są szczegółowo opisane, przestrzegane. Ten konsensus tej kwestii, konsensus dotyczący no dobrze, większości społeczeństwa powodu... trwa naprawdę wiele lat i nikomu nie jest dzisiaj potrzebne otwieranie Część tej dyskusji. opozycji i to część wpływowa, no bo w końcu Barbara Nowacka była jedną z głównych twarzy kampanii, koalicji obywatelskiej, kampanii samorządowej. Uznała, że taka, takie działania jej się opłacają. Czy znaczy opłacają się w, 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 dlatego, żeby pokryć tę całkowitą jałowość, jeśli chodzi o inne propozycje dla e, obywateli? W, więc jak nie ma propozycji, jak mówię, dotyczące chociażby przyspieszenia wzrostu gospodarczego, przyspieszenia dorównywania e, poziomem życia Polaków do e, tych społeczeństw z zachodniej Europy, to te propozycji do tych propozycji, które przedstawia prawo i sprawiedliwość, no to szuka się innych A kiedy, obszarów. Kiedy sporu. będą te konkretne propozycje prawa i sprawiedliwości, bo one zostały zapowiedziane na tak ostatniej jest. Bardzo, konwencji? To bardzo niedługo już ta zapowiedź była bardzo wyraźna. Była mowa o przełomie stycznia-lutego. Myślę, I że to będzie raczej będzie, początek lutego. Będzie to Nale trzymane? Tak, należy się spodziewać już bardziej skonkretyzowanych propozycji w konwencji które będziemy chcieli realizować po nadchodzących wyborach parlamentarnych. My mamy jeszcze pewne obszary spraw zapowiedzianych przez pana premiera również Mateusza Morawieckiego w roku ubiegłym również w czasie kampanii samorządowej. Chcemy te wszystkie sprawy zamknąć do najbliższych wyborów, chociażby w najbliższym czasie będziemy przyjmować ustawę o tak zwanym emeryturach matczynych, czyli przypomnę emeryturę dla tych matek, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. W związku z tym nie nabyły własnego prawa emerytalnego, te kwestie, które były zapowiadane. Natomiast będziemy również formułować nową propozycję na okres powyborczy i ona będzie zmierzała do tego, co będzie naszym głównym celem, czyli podniesienia czyli? poziomu życia Polaków. Bardzo wyraźnego podniesienia poziomu życia Polaków i, poprzez? I, no. To już szczegóły, które, w, w, które no, poznamy gdybyśmy rzeczywiście nawet, niedługo. Ale nawet te szczegóły określili w taki bardziej ogólny sposób, czyli na przykład poprzez obniżenie podatków. Ale Pani to nie chcę jakby dzisiaj wychodzić przed szereg i mówić, zapowiadać tych propozycji, które będą sformułowane naprawdę już bardzo, bardzo niedługo. Natomiast cel jest jeden. Rzeczywiście mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, bardzo dobry również stan finansów publicznych, bo nigdy, w ostatnich dwudziestu kilku latach nie mieliśmy tak małego deficytu budżetowego i nie mieliśmy sytuacji, że realnie maleje zadłużenie. No dobrze, ale panie czego się możemy spodziewać? I czy to, w to przełożyć na życia Czy ta zapowiedź pana premiera sprzed z, z kilku tygodni to jest zapowiedź, no taka, w którą można traktować, że nastąpi rzeczywiście realne, odczuwalne, bo wiele razy Polacy słyszeli o tym, że będzie się poprawiać ich sytuacja, że będą spokojnie, ale dochodzić do standardów zachodnioeuropejskich. Europejskich, no ale zawsze ta poprawa była taka, no powiedzmy, bardziej symboliczna niż realnie odczuwalna. Nie no, pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby to było bardzo skokowo, ale to tak bardzo skokowo, to nigdzie na świecie się to nie udało. Znaczy, potrzebna jest konsekwencja, i jednak to, że ten wzrost jest stały. No Jeśli popatrzymy na wzrost płac w gospodarce narodowej, to on od czasu rząd od, od, od trzech lat, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, te płace wzrosły o 20%. Oczywiście jest dużo problemów w sferze budżetowej. Tutaj ten wzrost był bardzo niewielki, czy dużo mniejszy w stosunku do tego, o którym mówię. To jest również pewna spuścizna zamrożenia tutaj dochodów tej grupy. Stąd pewne protesty i oczekiwania w tej chwili policjantów, nauczycieli tych grup, które czują się niedowartościowane. Chcemy w miarę możliwości dzisiaj już zaspokajać te, te oczekiwania. Natomiast droga do tego, żebyśmy wszyscy odczuli zdecydowaną poprawę, to jest droga przyspieszonego wzrostu gospodarczego. I te wszystkie propozycje, które my wykładamy które już realizujemy, jak chociażby dla przedsiębiorców, które mają skłonić Polaków do jeszcze większej aktywności w w tym obszarze. Chociażby mały ZUS, no to weszło od nowego roku. Niski podatek, dziewięcioprocentowy CIT. No to wszystko ma spowodować rozpędzenie jeszcze większe polskiej gospodarki. Jeszcze na koniec, jeszcze jeszcze na koniec i ten jedna sprawa. Bardzo życia. proszę o komentarz, bo Narodowy Bank Polski jest instytucją całkowicie niezależną od rządu. Zresztą tak naprawdę od nikogo niezależną. No ale te informacje dotyczące zarobków niektórych osób zatrudnionych w NBP no, budzą no, co najmniej kontrowersje. pewną u niektórych też jakieś oburzenie. Jak pan skomentuje tę sytuację? you No rzeczywiście instytucja niezależna, tak jak pani redaktor <grywa> powiedziała, więc yy, ani rząd, ani Prawo i Sprawiedliwość, większość parlamentarna nie ma tutaj wpływu na to, jak jest zarządzana i yy, jak te zar zarobki się kształtują. No, nie wiem yy, na ile prawdziwe są te doniesienia yy, medialne, bo mamy tutaj pewien rozdźwięk pomiędzy tym, co słyszymy w mediach, a tym, co yy, jest oficjalnym stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego, gdzie słyszymy, uważa pan, że te zarobki że nie są tak powinna wysokie. Być e, myślę, że publicznej. powinna być wyjaśniona. Powinna być wyjaśniona, bo w, no, jednak powinien być zachowany Pewien standard poziomu zarobków. No to nie może być tak, że są osoby, które w, no, może odgrywają ważną rolę, ale jednak urzędniczą, które zarabiałyby tak wielkie pieniądze, jak słyszymy w doniesieniach medialnych i na pewno to musi. Dużą część Polaków bulwersować. Dobrze by było, żeby w żadnej instytucji publicznej nie dochodziło do tego typu sytuacji, które bulwersują I obywateli, i, i bardzo dobrze kropką. by było, żeby tą sprawę rzeczywiście wyjaśnić. Bardzo dziękuję Pan Minister Jacek Zasian, kancelaria Premiera. Gość Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo, mój Była to rozmowa dnia.